Za mało krwi. Nigdy nie dość krwi. Będę za tobą podążać po krańce sanktuarium, matko. Kapłan pewnie wchodził w skład eskorty wysłanej przez Vigo. Nie ma w nim nawet kropli krwi. Co ona zrobiła? No i jest. Matko? Nairelo. Przybywacie w samą porę. Na drugim brzegu jeziora leży nekropolia pierworodnych. Skarbnica wiedzy i magii. Otworzyłam drogę dla Lilith, ale sama nie zdołałam przejść. Ja nie mam w sobie niebiańskiej iskry. Przestań. Ale już prawie ją wykrzesałam. Muszę tylko... Matko, przestań! Nie widzisz, co Lilith z tobą zrobiła? Piszesz własną krwią. Ona mnie przebudziła, moja sroczko. To, co mi pokazała... Nie jestem w stanie tego opisać, ale zrozumiesz, kiedy skończę. Nie obchodzi mnie, co ci pokazała. Proszę, chodźmy już stąd. O, teraz rozumiem. Tak, sprytna z ciebie, sroczka. Chcesz mnie wywabić i przywłaszczyć sobie moją pracę. To moje odkrycie, nie twoje. Nakreślę te runy waszą krwią. Musisz przestać. Skończyła mi się energia. No! Nie! Matko! Nie odbierzesz mi tego, co mi się należy! Thank you.
mnie chronić. Nie chcę cię nienawidzić. Staram się. Naprawdę. Lilith nam za to wszystko zapłaci. Potrzebujemy błogosławionej krwi. Wróć do swojej pradii. Niech ci pobłogosławi. Zrób co konieczne. Błagaj, jeśli będzie trzeba. Moja matka rozpoczęła ten piekielny rytuał. Zamierzam go dokończyć. Spotkajmy się w Mistralowym lesie. Dlaczego akurat tam? Jest tam ukryta Horadrimska krypta. Odnalezienie tego miejsca było dla niej najważniejsze. Nie żeby to miało teraz znaczenie. Może pomoże to jakoś w rytuale. A jeśli nie, to przynajmniej pochowam ją tam, gdzie chciałaby spocząć. Potrzebuję czasu. Przepraszam. Muszę pobyć chwilę sama. A, w samą porę, mój drogi. Kwera jest przekonana, że jej mąż został opętany przez demona. Na pewno! Znikana nie wiadomo ile, wraca do domu z krwią na rękach. Twierdzi, że nic nie pamięta, ale... Boję się, więc związałam go i zamknęłam w piwnicy, żeby znaleźć pomoc. I ją otrzymasz. Zaprowadź nas do niego. Thank you.
Idzie! Jadłem tylko jedno jabłko. Przecież ojciec nie chciałby, żebym był głodny, prawda? Ty tam! Tak, ty! Chodź no tutaj, nie wstydź się. Potrzebuję twojej pomocy. Ta przeklęta fanatyczka Teja ukradła mi oczy. Nosi je na szyi. Ach, jakiego strasznego cierpienia byłem świadkiem. Proszę, już dość. Tyle krwi. Nie mogę. Musisz mi uwierzyć, że wciąż nimi widzę. Teja i jej trzutka urośli w siłę w Nostrawie. Proszę, zwróć mi moje oczy. Teja? Jeszcze parę lat temu była nikim, ale później zniknęła. Wróciła z przyjaciółmi, którzy bredzili coś o schyłku dziejów. Jest zakłamana, ale przebiegła. W końcu zabrała mi oczy. Teja je ukradła. Przypięła do jakiegoś naszyjnika, który ciągle ma przy sobie. Każe mi patrzeć. Ciekawe, czy moje cierpienie jej pomaga. Ach tak! Widzę tymi oczyma tak, jak ty widzisz mnie teraz. Lecz bolesny to widok. Tyle bólu. Tyle śmierci. Chcę odzyskać moje zasrane oczy.